trakcie tego wykładu często padało pojęcie cache, pamięć podręczna. Warto troszkę więcej o tej pamięci pomówić, gdyż ten mechanizm jest niezbędny w każdym współczesnym procesorze. Generalnie pamięć cache jest mechanizmem usprawniającym transfer danych pomiędzy szybszym procesorem a wolniejszą pamięcią RAM. Dzieje się to w ten sposób, że część danych z RAM-u, ta, która będzie używana właśnie przez procesor, która ma być właśnie używana przez procesor, trafia do cache'u. No dobrze, ale jak to się dzieje, jak ten mechanizm działa? W ogóle przyjrzyjmy się zasobom pamięciowym komputera. Gdzie w tych zasobach znajduje się cache? Na tym rysunku mamy hierarchię, powiedzmy, zasobów pamięciowych. Dyski twarde, które przechowują w tej chwili terabajty danych, ale procesor nie jest w stanie bezpośrednio korzystać z danych zawartych na dysku. Te dane muszą być skopiowane najpierw do RAM, pamięci operacyjnej. Pamięć RAM liczona już w tej chwili w gigabajtach. Mówimy oczywiście o komputerach klasy PC, nie o klastrach komputerowych czy dużych serwerach. Tam te liczby są nieco inne. Czyli gigabajty w pamięci RAM. Plik z dysku kopiowany jest do RAM-u i wtedy można go użyć. Ale żeby przyspieszyć transfer z RAM-u do procesora, mamy jeszcze po drodze pamięć cache. Tym razem megabajty tej pamięci cache. I ostatnim krokiem są rejestry procesora, o których mówiliśmy na początku wykładu. Jest to pamięć najszybsza, bo wbudowana bezpośrednio w procesor, ale w sumie liczona praktycznie w bajtach. No, kilobajtach być może raczej w tej chwili. Czyli dane z dysku muszą przejść całą drogę poprzez wszystkie rodzaje pamięci. Najpierw trafiają do RAM-u, potem do cache'u, potem do rejestrów procesora, wtedy procesor może wykonać na nich obliczenia. Oczywiście, żeby zapisać wyniki, mamy drogę z powrotem. Dlaczego jednak procesor nie może korzystać bezpośrednio z pamięci RAM we współczesnych rozwiązaniach starszych mów? Albo dlaczego nie może korzystać bezpośrednio z danych na dysku? Tu nigdy nie mógł korzystać procesor z takich danych. No, przede wszystkim problemem jest prędkość. No a tu mamy taki wykresik, który pokazuje zależność prędkości od pojemności pamięci, tak? Pamięci masowe, najmniejsza prędkość. Pamięci operacyjne, znacznie szybsze. Pamięć cache oraz najszybsze rejestry procesora. Pamięć cache, na której się teraz skupimy, też dzieli się na trzy poziomy. Mowa jest o dodaniu w tej chwili czwartego w niektórych koncepcyjnych rozwiązaniach, ale o tym pomówimy na innym wykładzie przy okazji omawiania APU. Trzy poziomy pamięci. Pamięć L1 zintegrowana z procesorem, osobna dla rozkazów i cache i osobna dla danych dcache. Zintegrowana z każdym rdzeniem procesora właściwie. Pamięć L2 większa, nieco wolniejsza, może być wspólna dla rdzeni, tak jak mówiliśmy, może być rozdzielna. I trzeci poziom pamięci występujący w większości współczesnych procesorów, pamięć L3, która jest wspólna zwykle dla wszystkich rdzeni
i co ciekawe, w niektórych rozwiązaniach mogła znajdować się w oddzielnym module. Te pamięci są hierarchiczne. Dane nie wybieramy sobie, do której pamięci trafi jakaś informacja z RAM-u. Ona przechodzi po kolei przez cache L3, z którego pobierana jest do L2, L1 i trafia do rejestrów procesora. Czyli one działają kaskadowo. Tak jak chwilę temu wspominałem, pamięci cache, poziom L1 i L2 zawsze są na płytce procesora. Cache L3 może być, czy w kości krzemowej procesora. Cache L3 może być osobną płytką krzemową, ale to rzadkie rozwiązanie. Cofnijmy się parę slajdów wcześniej. Tak? Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy procesor, w tym wypadku dwa rdzenie procesora i pamięci cache w jednej płytce krzemowej. Proszę spróbować zobaczyć coś, co już wcześniej mówiłem, dlaczego nie da się tak łatwo dodawać więcej pamięci cache do procesorów. Dlaczego to jest trudne i kosztowne w produkcji? Dlatego, że ona zajmuje dużo miejsca na płytce. Pobiera też dużo energii do pracy. Był pomysł, żeby pamięć cache umieszczać poza procesorem. W sumie popularny to był tylko jeden procesor, procesor Intel Celeron, w który był w slot one, czyli umieszczony na takiej module podobnym, nieco tylko wyższym niż moduły pamięci operacyjnych. Był procesor i pamięci cache na osobnych układach. Na tej samej płytce, ale na osobnych układach scalonych. Producenci zrezygnowali z tego rozwiązania, bo transfer danych między procesorem a pamięcią bardzo tu spowalniał. Ciekawostką były procesory Celeron, które nie miały tych układów pamięci cache. Były bardzo lubiane swojego czasu, bo były to procesory, które najbardziej dały się podkręcać, czyli przetaktowywać, zwiększać taktowanie procesora poza ustaloną przez producenta wartość. I tu mówimy o bezproblemowym przetaktowaniu, na przykład o 60%, nie o 5-10% jak we współczesnych procesorach. No dobrze, wróćmy do pamięci cache. W przypadku pamięci cache możliwe są dwie architektury. Architektura patrz w bok, gdzie mamy procesor, pamięć operacyjną, tak? Bezpośrednie połączenie pomiędzy procesorem a pamięcią i zgodnie z nazwą, tak, z boku jakby pamięć cache. Działa to w ten sposób. Jeżeli procesor zażąda jakiejś informacji, ona znajduje się gdzieś w pamięci cache, to pobiera z pamięci cache. Jeżeli ta informacja nie znajduje się w pamięci cache, to wtedy odczyt następuje z pamięci operacyjnej, z pominięciem cache'u. Tak jak widzimy w tej architekturze, cache jest obok, nie jest na drodze danych pomiędzy procesorem a pamięcią. Ale chwilę temu mówiłem, że we wszystkich współczesnych procesorach jednak tak nie jest. Dana musi przechodzić przez wszystkie poziomy cache. No, ta architektura... Pierwsze procesory z pamięcią cache posiadały taką architekturę, aż do procesora Pentium, ale okazała się niezbyt wydajna. W tej chwili obowiązuje
architektura patch bezpośrednio, czy patch poprzez, można to przetłumaczyć. Gdzie pamięć cache jest na drodze danych pomiędzy pamięcią operacyjną a mikroprocesorem. W takiej sytuacji nie ma już takich możliwości jak tutaj. Nie ma tego obejścia. Jeżeli dana informacja, czy potrzebna procesorowi znajduje się w pamięci cache, jest pobierana. Jeżeli się nie znajduje, należy przerwać pracę programu na chwilę, przeładować informację, czyli z pamięci głównej, z pamięci operacyjnej, załadować do pamięci cache i wtedy procesor może wznowić pracę nad programem i sięgnąć do pamięci cache. Wygląda to na spowolnienie danych, ale jednak pamiętajmy o tym, co wcześniej też mówiłem. Większość, ponad 95 do 99, zależy od poziomu optymalizacji, procent pracy programu to odczytanie kolejnych danych, więc łatwo zgadnąć, które dane należy na przyszłość załadować do pamięci cache. Ta architektura w tej chwili jest obowiązująca we wszystkich procesorach. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na budowie pamięci cache, bo jest to dość ciekawa pamięć. Po pierwsze, od pamięci operacyjnej różni się tym, że jest zbudowana na innym typie pamięci RAM, na pamięci statycznej, znacznie szybszej od pamięci DRAM używanych w pamięci operacyjnej. No, druga rzecz to jej architektura. W kościach RAM adres jest tak jakby wbudowany. Każda komórka pamięci ma swój adres, który wynika z jej budowy. Jeżeli chcecie się przypomnieć, no to zapraszam do prezentacji drugiej zamieszczonej na mojej stronie dotyczących budowy zasady działania pamięci RAM. W każdym razie adres jest wbudowany. To jest po prostu numer, niepowtarzalny numer komórki. Pamięć cache nie ma wbudowanych adresów. Składa się z banku danych i katalogu. Dlaczego tak? No bo tutaj fragmenty pamięci, które trafią do naszego cache'u, tak, ten fragment pamięci trafia do naszego cache'u, on musi potem wrócić. Po zmodyfikowaniu przez procesor musi wrócić w to samo miejsce. Więc musimy wiedzieć, skąd został zabrany. Te adresy zapisywane są w katalogu. Czyli zapisywane są nie tylko same dane, ale i adresy, spod których zostały pobrane. W katalogu można zapisać jeszcze inne informacje, na przykład aktywność poszczególnych linii, co przydaje się w momencie, kiedy trzeba zdecydować, które dane wyrzucić z cache'u, żeby zastąpić je nowymi. Jeżeli nie są używane, nie były używane, nie są potrzebne, prawda? No dobrze, pamięć cache jest dosyć ważnym czynnikiem przy pracy procesora. Czytając specyfikacje współczesnych procesorów, należy zwracać na nią uwagę. Większa pamięć cache generalnie daje szybszą pracę procesora. Szczególnie w przypadku, kiedy procesor musi przerzucać duże ilości danych. Pamięć cache ma mniejszy wpływ, jeśli na przykład procesor tylko odtwarza multimedia. No, odtwarzanie multimediów oczywiście jest też wspomniane przez kartę. Tutaj pamięć cache procesora nie ma takiego wpływu, ale w przypadku na przykład obsługi baz danych dużych, to pamięć cache będzie miała spory wpływ na wydajność procesora. Stąd procesory do zadań serwerowych mają zawsze więcej pamięci cache niż procesory do komputerów osobistych. Nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu procesorów. Kilka rzeczy należy jeszcze omówić, więc jeszcze jeden wykład
dotyczący procesorów pojawi się za tydzień. Na dzisiaj dziękuję. Po więcej informacji zapraszam do literatury.